Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży działa w Łowiczu od 2013 roku. Jego siedzibą jest Gimnazjum nr 4 w Łowiczu. Zapraszamy na krótki reportaż. Koordynatorem Gimnazjalnego Sportowego Gimnazjum w Łowiczu jest Artur Balik. Proszę powiedzieć, w jakim celu zostały utworzone ośrodki? Ośrodki gimnazjalne i licealne powstały w naszym kraju już dosyć dawno, bo od 2004 roku. W Łowiczu ten ośrodek istnieje od 1 września 2013 roku. Generalnie powstały w celu przygotowania młodzieży i później oczywiście do wieku seniora do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Podejście jest profesjonalne, to znaczy jest stworzony specjalny program przez trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej i każdy ośrodek, a jest tych ośrodków w tej chwili w każdym województwie w naszym kraju, są po dwa gimnazjalne ośrodki szkolenia, każdy ma narzucony program, gdzie ściśle realizuje określone zadania z tego właśnie programu. Liczba godzin jest ustalona, również zajęcia szkoleniowe, dwóch trenerów na każdy rocznik, również trenerzy bramkarzy, masażyści i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to wszystko narzucone przez ujednolicony dla naszego całego kraju program szkolenia. Jak wygląda nauka w takiej szkole? Generalnie uczniowie realizują podstawę programową jak w każdej szkole, czyli jest to taka normalna szkoła, natomiast zwiększona jest liczba godzin wychowania fizycznego i oczywiście zajęć z zakresu piłki nożnej. W Łowiczu jest to 14 godzin w tygodniu, w tym są 4 godziny zajęć typowo wychowania fizycznego z podstawy programowej, a 10 godzin ściśle z zakresu piłki nożnej. W tych 4 godzinach z zakresu wychowania fizycznego są jeszcze zajęcia na pływalni miejskiej. Właśnie, na jakich obiektach ćwiczą młodzi piłkarze w Łowiczu? Jest to głównie ośrodek sportu i rekreacji w Łowiczu, stadion oraz hala, ale również korzystamy z boiska ze stadionu Pelikana Łowicz, korzystamy z pływalni miejskiej. To są te główne obiekty. A rodziców pewnie zainteresuje temat kosztów. Jakie koszty ponosi uczeń, który uczy się w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego? Generalnie są to tylko i wyłącznie koszty związane, jeżeli chodzi o uczniów zamiejscowych, z pobytem w internacie oraz z korzystaniem z wyżywienia. Pozostali uczniowie, którzy są z bliskich miejscowości Łowicza bądź samego Łowicza, mają zapewnione obiady. Koszt tych obiadów jest wyznaczony przez szkołę. W tym roku 3 zł, natomiast uczniowie opłacają, czy rodzice opłacają 50% z tej stawki, czyli 1,50 zł za obiad. 50% mają pokrywane. Tak samo jest zresztą z internatem, gdzie 50% kosztów internatu jest pokrywanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zawodnicy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży mają oprócz tego, że stworzone, no, powiedziałbym, wzorowe warunki do swojego rozwoju, czyli 5 treningów w tygodniu, basen, sauny, mogą korzystać również i korzystają z wyjazdów licznych na zgrupowania piłkarskie. I tak niedawno byliśmy w Szczyrku, w Centralnym Ośrodku Sportu. Zawodnicy trenowali, mając do dyspozycji dwie hale sportowe, boisko, byli również w akwaparku na odnowie biologicznej, w akwaparku w Wiśle, w Gołębiewskim. Także rodzice naprawdę ponoszą niewielkie koszty takich wyjazdów, sięgające 20%, czasami 30%, czasami jest to jeszcze mniejsza kwota. Oprócz tych wyjazdów również uczniowie w klasie pierwszej otrzymują stroje sportowe, dresy, dofinansowanie do butów piłkarskich. Także myślę, że są to spore kwoty. Dwóch trenerów pracuje w każdej grupie. Myślę, że są to same korzyści i takie optymalne warunki do rozwoju piłkarskiego dla każdego młodego zawodnika.
A jakie możliwości stoją przed chłopcami, którzy kończą naukę w gimnazjalnym ośrodku szkolenia? Co dalej z nimi może się dziać? Tutaj jest taka sytuacja, że do 2013 roku były w Polsce również licealne ośrodki szkolenia. One zostały wygaszone i zostają wygaszone generalnie na rzecz drugich szkół w województwie gimnazjalnych. W tej chwili uznano, że już właściwie zawodnik w wieku 16 lat praktycznie to jest już, podchodzi pod wiek seniorski i zawodnicy, którzy dalej chcą kontynuować swoją naukę i przygodę z piłką, a takich mam nadzieję będzie większość, mogą trafić do licznych akademii piłkarskich. I tak z tego co wiem, już kilku zawodników wybrało się do Szamotu, zdało te pomyślnie testy do szkół Kiamiki Wronki czy do Polonii Warszawa. Także myślę, że tutaj we własnym zakresie, ale również my jako szkoła też będziemy pomagać takim uczniom w dalszej karierze. Nie ma takich stricte ośrodków w tej chwili licealnych, które byłyby tak dofinansowywane jak te gimnazjalne ośrodki, bo nie ukrywajmy, to są spore kwoty, które są przeznaczane i przez Ministerstwo Sportu, i przez Polski Związek Piłki Nożnej. I natomiast myślę, że w dalszej przyszłości będziemy rozmawiać tutaj z władzami powiatu łowickiego, aby stworzyć klasę piłkarską w jednej z naszych szkół średnich, żeby ci chłopcy mogli kontynuować tą naukę. Na pewno nie będzie to taka klasa tak dofinansowywana, ale myślę, że ze sporą liczbą godzin, jeżeli pan starosta i tutaj Rada Powiatu wyrazi na taką szkołę zgodę, myślę, że to by była dobra kontynuacja tych wszystkich właśnie dokonań, doskonalenia tych umiejętności, które chłopcy posiądą właśnie w gimnazjum. Czy myśli pan, że taki ośrodek może być też formą promocji miasta? No jak najbardziej. Mamy i tutaj też ukłony w stronę władz miasta, naszego Łowicza i burmistrza, którzy w ogóle wyrazili zgodę, bo szkoła powstała przy współpracy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, pana prezesa Edwarda Potoka oraz miasta Łowicza z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim. I właśnie ta współpraca układa, myślę, że się bardzo dobrze układa i trafiają tutaj coraz częściej chłopcy nie tylko z Łowicza i okolic, ale również z dalszych miejscowości i spoza województwa. Mamy już i z Rawy Mazowieckiej jako województwa łódzkiego, ale oddalonego od Łowicza, ale również mamy spoza województwa z Sochaczewa, z miejscowości podsochaczewskich. Także coraz bardziej jest rozreklamowany ten ośrodek. Myślę, że i zachęcam tutaj młodych zawodników, że warto skorzystać tych najzdolniejszych, oczywiście, bo szkoła jest jak gdyby pod tych rozwój tych najzdolniejszych uczniów i zawodników. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Myślę, że to jest najlepsza w tej chwili oferta dla młodzieży w tym wieku na rozwój sportowy. Jednym z trenerów Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Łowiczu jest Jakub Jędrachowicz, wychowawca klasy pierwszej. Czym różni się taki ośrodek od klasy sportowej w innej szkole? Oprócz tego, że mamy 4 WF-y, w tym basen, dodatkowo są prowadzone zajęcia typowo z piłki nożnej. Jest 5 zajęć po 90 minut i dlatego chłopaki mają większą możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji piłkarskich, gdzie w klubie trenuje się 3 razy w tygodniu zazwyczaj. Dodatkowym atutem jest to, że jest 2 trenerów, więc mamy większą możliwość do dotarcia do chłopaków i poprawienia wszystkich błędów. Jak liczna jest taka grupa, taka jedna klasa? Klasa minimum liczy 18 osób, tak jak w moim przypadku w pierwszej sportowej, ale druga i trzecia jest liczniejsza, jest 22 czy 3, a w trzeciej 21. I w naszej klasie pierwszej jeszcze jest prowadzony nabór, mogą dołączyć jeszcze chłopaki do klasy pierwszej. Jesteśmy na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu i to jest jeden z takich obiektów, na których młodzi piłkarze trenują. Gdzie jeszcze ćwiczą młodzi zawodnicy?
Jeżeli pogoda pozwala, tak jak dzisiaj sprzyjająca aura, trenujemy na sztucznej murawie Osiru. W zimie trenujemy na hali sportowej numer 1 Osiru, a jeszcze dodatkowo klasy sportowe mają zajęcia na pływalni, to jest w ramach WF-u w piątek najczęściej na basenie łowickim. Oprócz tego są też pewnie obozy. Jak wygląda finansowanie takich obozów? No na przykładzie teraz obozu zgrupowania zimowego byliśmy w Szczyrku. Zgrupowanie trwało 6 dni. To było zakwaterowanie w Centralnym Ośrodku Sportu, czyli naprawdę warunki były porządne, gdzie są kadry olimpijskie czy narodowe. Do nas chłopaki za koszt wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu wyniósł 100 zł. No, resztę pokrywa Ministerstwo Sportu i Łódzki Związek Piłki Nożnej, więc myślę, że naprawdę bardzo korzystne. No, chłopaki byli zadowoleni bardzo i z warunków. I ponadto korzystaliśmy z odnowy biologicznej w hotelu Gołębieski, z tego aquaparku. Też bardzo fajna sprawa. To było w ramach odpoczynku, takiego odstresowania się. Czy to może być początek dużej kariery, taki ośrodek? Oczywiście, ta ilość treningu, którą chłopaki mają do dyspozycji w tygodniu, łatwo przeliczyć, ile jest razy więcej od normalnych treningów. My mamy 5 treningów w tygodniu, to daje 20 w miesiącu. Normalny chłopak w klubie grający ma 3 treningi w tygodniu, 3 razy 4 to jest 12. No to tu mówię, tylko na przestrzeni miesiąca jest 8 treningów więcej. To może być wstęp, no i jeżeli ktoś ma talent, naprawdę interesują się tym i kluby, i inne szkoły, tak jak w trzeciej klasie chłopaki już tam mieli możliwość sprawdzenia się w szkole w Szamotułach, skąd właśnie zaczął karierę Maciej Rybus, po szkole skończył i trafił do Legii Warszawa, jak wiemy. Więc myślę, że to jest bardzo, jeżeli ktoś chce sprawdzić się, to jest miejsce i czas, żeby tutaj się mógł sprawdzić. Rozmawiamy z uczniami klasy pierwszej ośrodka sportowego w Łowiczu. Powiedzcie nam, co skłoniło was, żeby zapisać się do tej szkoły? Najbardziej to piłka nożna, żeby zostać piłkarzem sławnych klubów i żeby grać jak Lewandowski. Mnie zaciekawiło, tak z wujem moim grałem i chodziłem na treningi i tak mnie zaciekawiła piłka nożna. Powiedzcie nam, jesteście z Łowicza? Nie, jestem z Głowna. Ja tak, jestem. Jak długo gracie w piłkę nożną? Ja najpierw grałem w Stali Głowno, ale że się tam nie podobało, ponieważ grałem na rezerwie, to przyszedłem do Pelikana Łowicz, bo tam tata mnie zaprosił i powiedział, że tam będę miał lepiej, no to już tam tutaj gram od jakichś 2 lat. No ja grałem najpierw w Niedźwiadzie, tam trochę, a teraz od pół roku może gram w Pelikanie. Bramkarz i napastnik. Na pewno macie swoich ulubionych piłkarzy, powiedzcie nam, kto nim jest. Najpierw był Ronaldinho, to od niego się zaczęło, a teraz chyba najbardziej Douglas Costa i Neymar. Ja Lewandowskiego i teraz bardziej Messiego. Co wam się najbardziej podoba w tej szkole? Jak byście na przykład zachęcili innych chłopaków, żeby postarali się i spróbowali swoich sił tutaj? No jeśli chcą się rozwinąć w kierunku piłki nożnej i zostać naprawdę kimś, można powiedzieć, no to tu naprawdę ma taką opcję, tak jakby, bo mamy dużo treningów, fajnych trenerów, fajnie można się rozwinąć, no i nauczyciele też nie są źli. No, to samo. Też jest ciekawie, można porozmawiać, nikam się nie wyzywamy ani nic. No, dużo treningów jest. Właśnie, nie za dużo? Nie nudzi wam się granie w piłkę? Nie. Fajna jest piłka nożna. Ja bym jeszcze chciał więcej. A jak z nauką? No bo gracie w piłkę, okej, ćwiczycie, no ale przecież normalnie chodzicie też na lekcje. No tak, no, to trzeba przyznać. No, nauka też jest ważna, ale no ciężko mamy, ponieważ do domu wracamy późno trochę, ale no jakoś trzeba dawać radę, no. Rozpoczął się już nabór do klasy pierwszej dla chłopców urodzonych w 2003 roku. Jej wychowawcą będzie trener Dawid Ługowski. Jakie wymagania musi spełnić taki kandydat, który chce grać w Łowickim Ośrodku Szkolenia Sportowego? Przede wszystkim zawodnik musi być zgłoszony do rejestru zawodników Extranet, czyli musi posiadać klub. Drugą sprawą jest pobranie ze strony internetowej karty zgłoszeniowej oraz i do
oraz dowiezienie badań lekarskich na egzamin. Kiedy planowane są testy sprawnościowe? Bo każdy kandydat musi takie testy przejść. Pierwsze testy będą 7 kwietnia 2016 roku o godzinie 14 w Łowiczu na Osirze. Jak wygląda taki test sprawnościowy? Jakie zadania czekają na kandydatów? Kandydaci, którzy będą brać udział w testach, będą mieli testy ze sprawności ogólnej i ze sprawności specjalnej, czyli piłkarskiej. Na test ogólnej sprawności składa się bieg na 30 metrów, skok dosiężny i bieg na 1000 metrów. Natomiast w specjalnej, czyli piłkarskiej, będzie bieg po kopercie z piłką oraz uderzenie do celu z 20 metrów prawą i lewą nogą. Bramkarze są innymi kryteriami tutaj przyjmowani, czyli oni mają typowy pod bramkarzy test. Kiedy będzie znana lista osób, które się dostały do szkoły? Lista po pierwszych testach będzie gdzieś po około tygodniu ogłoszona. Tyle, że ta lista będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie punktowo, ile kto zdobył, bo ostateczną listę podamy dopiero gdzieś przed zakończeniem roku szkolnego. Ponieważ jak wiemy, do szkoły nabór będzie trwał nie tylko pierwsze testy, ale będzie też dodatkowe testy, gdy się grupa tutaj utworzy. Dlatego będziemy sobie tutaj w rezerwie trzymać kilka osób, jeśli będzie kandydatów ponad stan. I po prostu będziemy też czekać na te jednostki najlepsze, które będą się decydować na końcu do nas. Bo wiemy, że to jest gimnazjalny ośrodek i tu mogą z całego województwa być osoby. Więc tak naprawdę będą zawody szkolne, będą jeszcze ligi, będziemy obserwować zawody i też proponować tym najlepszym do tego, żeby podjęli te testy. Więc pierwszy test jest 7 kwietnia, a następne po prostu będziemy w ramach, w miarę jak będą zawodnicy tutaj zgłaszać kandydatury, to będziemy ustalać kolejne terminy. Jak liczna może być taka klasa? Ilu maksymalnie chłopców może się w niej znaleźć? Minimalnie może się znaleźć 18 chłopców, maksymalnie 24. A jak wyglądała rekrutacja w poprzednich latach? Cieszyło się to dużym zainteresowaniem, mniejszym? To znaczy tak, to wszystko zależy od rocznika. Na przykład w poprzednim roku akurat nie było tak bardzo wielu kandydatów. Przyjęliśmy do klasy sportowej 18 chłopców, którzy spełniali kryteria przede wszystkim, bo przyjęcie do szkoły to nie jest tylko podjęcie tutaj egzaminów, ale też trzeba spełnić kryteria, które my jesteśmy tak naprawdę rozliczani z Polskiego Związku Piłki Nożnej i z Ministerstwa Sportu, więc tutaj przyjęliśmy 18 osób. W poprzednich latach dużo większe było, czyli w roczniku 2000 i 2001 dużo większe było zainteresowanie. Tu przyjęliśmy do pierwszego rocznika 21 osób, do drugiego rocznika 22 osoby. Ci piłkarze pochodzą z Łowicza, z miast pobliskich, jak to się kształtuje? Tutaj w klasie sportowej z Pelikana Łowicz, z klubu jednego, bo tu mówię Pelikan Łowicz, z jednego klubu może być przyjęty maksymalnie 30% zawodników, więc tu są kryteria takie, których my nie możemy w jakiś sposób ominąć i dlatego zawodnicy tutaj przychodzą do nas z innych miast. Mamy zawodników z Rawy Mazowieckiej, mamy zawodników z Sochaczewa, mamy z pobliskich tutaj wsi, mamy internat, na którym w tym momencie jest 14 chłopców, śpi w internacie w Medyku. No i to pokazuje to, że zainteresowanie jest dość duże i nie boją się rodzice puszczać tutaj chłopców. W tym roku odchodzi pierwsza klasa, która rozpoczęła naukę w gimnazjalnym ośrodku. Czy kluby zainteresowane są takimi zawodnikami? No tak, w tym roku pierwsza klasa odchodzi, czyli trzecia i już trzech zawodników z naszego gimnazjalnego, można powiedzieć, że ma zapewnioną przyszłość w szkołach licealnych i dwóch chłopców od nas już podpisało papiery ze szkołą w Szamotułach, czyli tam, gdzie wychowankiem tej szkoły jest Maciek Rybus i jeden chłopiec podpisał już z Lechem Poznań, z Akademią Lecha Poznań we Wronkach. Jeszcze trzech chłopców bodajże, czy czterech, będzie miało możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w klubach, więc tak naprawdę zainteresowanie chłopcami z gimnazjalnego ośrodka jest dość duże i fajnie, że nasza praca w jakiś sposób pomoże chłopakom w przyszłości, żeby kontynuowali karierę.